Ważny dzień dzisiaj. Dzisiaj strasznie dużo pracy i multitaskingu. Kurde, to się musi udać. Wiecie, jaka jest wielka zaleta Gonkonu? Że odbywa się on praktycznie na rogu ulicy Mińskiej oraz ulicy Chodakowska. To się nie może nie udać. Nawet nazwy ulic są tu memiczne. Mamy pierwszą wolontariuszkę na sali. Ewelinę, dzień dobry, dziękujemy bardzo. Rozstawia się oprawa, rozstawia się nagłośnienie, wizualki, oświetlenie. A jednocześnie budujemy wystawę. Trzeba ogarnąć. O 12 musimy jechać do Castro for Rent, żeby odebrać tam te rzeczy. Co myślisz? Jest troszkę stresu, bo jesteśmy z tą budową trochę w plecy, jeśli chodzi o czas, więc ludzie się troszkę zaczynają bać, że nie zdążą ze swoimi instalacjami. Ale trzeba być dobrej myśli, nie? Ja zdążę, ale ja mam bardzo łatwą rzecz do zrobienia. Moja mini wystawa będzie contentem. Wystawię content. Seria po sklepach budowlanych. Jeszcze na ostatnią chwilę litry farby, japoński kotek machający tak, ręką, co jeszcze? Mały piesek husky, pieska, węże LEDowe, lampki choinkowe, baterie, wkłady do takera i do pistoletu na klej na gorąco. Pamiętam, Weronika, pamiętam. Artur sobie zażyczył w swojej instalacji pluszowego psa, więc jesteśmy wysłani na ważną misję. Kupujemy właśnie 12 stolików. Najbardziej powalony element dzisiejszego multitaskingu jest taki, że muszę teraz pojechać na inny event, na panel dyskusyjny, na imprezie organizowanej przez Google'a. Czasem trzeba być oschłym. Wszystko jest możliwe, no. Wszystko jest możliwe. To jest niemożliwe, jak jest możliwe. Ładny widoczek tutaj mają. To jest taki budynek w Warszawie, nowy, modny. Nazywa się The Tides. Tak jak pływy po angielsku. W ogóle to zostały dzisiaj ogłoszone nominacje do Grand Video Awards, czyli takich naszych nagród branżowych małych. I muszę się pochwalić, że ze wszystkich nominowanych mam najwięcej nominacji, bo aż 6. No, więc szybki panelik. I idziemy z powrotem. Była to prezentacja dla reprezentantów firm, agencji, domów mediowych. Fajne, fajne. Dla biznesu bardzo dobre. No, coraz lepiej to wygląda, proszę Państwa. Pan naukowiec. Widzę, że zaczynasz budowę imprezy od darkroomów. W tym czasie Iza publikuje mądrość tłumów. Maszyna nie zwalnia nawet dziś. Czy to jest jakiś dziwny afrykański instrument? To jest kukofon. No teraz to już maszyna ruszyła w 100%, już prawie wszystko powstaje jednocześnie. Deadline jutro 9 rano, teraz jest godzina 19 w piątek. Damy radę. Teraz będziemy rapować. Yeah, dawaj. Zapraszam ruskie do odbioru! Proszeni są o zgłoszenie się do wyjścia numer 5. Śnej premunacji wadesienia szołgo oasinesz. Dla sympatycznej pani Jadzi z turnusu pierwszego. Proszę Państwa, takie rzeczy na Gonkonie będą lecieć. Wojtek Urbański, poważny artysta. Oczywiście. Już jest późno. Czas, żebym ujawnił ulubioną niespodziankę. No.
Ładnie pachnie bardzo. Ma też pachnieć. No dobrze, kochani, nastał moment, w którym muszę przekazać pliki do montażu, ponieważ zarywamy tutaj noc i w którymś momencie trzeba powiedzieć, że odcinek się kończy. Trzymajcie za nas kciuki, żeby to wszystko się wydarzyło i zapięło. To jest największe przedsięwzięcie, jakie próbowałem zrobić i no to jest naprawdę level hard wszystko, to co robimy. To jest granie na wysokim poziomie trudności, ale zrobimy to. Tu mamy, proszę Państwa, Maćka montażystę. Pierwszy raz Siema. Się dzisiaj poznajemy na żywo. Miło. Ale, no. Taki fajny, no. Dobrze montuję. Ja mam to wkleić? No co, wytniesz?